Witajcie w podcaście Akademia Kundalini Jogi z Agą. Dzisiejszym gościem specjalnym jest Katarzyna Kaźmierczak, zajmująca się regresem terapeutycznym. I nie tylko, zaraz wam Katarzyna opowie o wszystkich swoich rzeczach, ale dzisiaj głównym tematem jest regres. Witam Ciebie, Kasia. No, witam wszystkich. Dzień dobry, Agnieszko. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się porozmawiać na ten temat, bo wiem, że wiele osób, które tutaj słucha mnie i które śledzi nasze podcasty, moje podcasty, pyta się czasami właśnie o regres, a tym bardziej, że ty o tym już troszeczkę opowiedziałaś w naszym poprzednim podcaście, nie wiem czy pamiętasz, byłaś już gościem oczywiście, podcastu. Tak, oczywiście. Tak, wtedy obiecałyśmy, że opowiemy więcej, więc dzisiejszym tematem jest regres. Kasia, powiedz, czym jest regres? Regres jest używany jako narzędzie terapeutyczne do rozwiązania problemów, które w tym życiu, w tym wcieleniu nam się zdarzają i nie za bardzo wiemy dlaczego. Ponieważ na przykład postępujemy zgodnie ze swoim sumieniem, postępujemy zgodnie z linią swojego jakby moralnego kręgosłupa, a jednak wracają do nas rzeczy, jak ja to mówię, jak na rondzie. Spotykamy na przykład czwarty raz tą samą sytuację w pracy, która nie jest dla nas komfortowa, albo po raz któryś mamy partnera, który no, nie zawiązuje z nami takiego związku, jak my byśmy chcieli. I nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę z naszych programów z dzieciństwa, które przyjęliśmy po rodzicach czy po przodkach, to jednak nie do końca mamy te sprawy rozwiązane i wtedy właśnie wychodzi nam naprzeciwko regres, w którym zaglądamy sobie w nasze poprzednie wcielenia i tam mamy bardzo dużo odpowiedzi, ponieważ od lutego tego roku prowadzę dosyć dużo tych regresów dzięki właśnie podcastowi, który się ukazał na twojej stronie i dzięki też Kai, która nagrała ze mną dwa inne podcasty. Mam bardzo duże zainteresowanie tym procesem i pracuję dużo i mam no już dosyć spore doświadczenie z tym, jak ten regres fajnie pomaga. Jak będziemy dalej rozmawiały, to podam fajne przykłady, bo naprawdę jest to bardzo fajne narzędzie, bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś potrafi wejść albo czuć te emocje tych poprzednich wcieleń, to naprawdę dostaje fajne odpowiedzi. No właśnie, to jest bardzo interesujące, że tam ja też skorzystałam z regresu, więc wiem, niż tak naprawdę niedawno, ale może przybliżmy jeszcze troszeczkę tak jaśniej. Ktoś, kto zupełnie nie ma pojęcia, czyli na czym polega w ogóle regres, bo mówimy tutaj o poprzednich życiach i dla wielu dobrze. Osób jest jakieś niezrozumiałe, że możemy poznać nasze poprzednie życia, wiesz. Tak, to jest taki proces, który wchodzimy sobie w stan alfa, ja go oczywiście prowadzę, rozluźniam całe twoje ciało, także jeżeli ktoś medytuje i jest połączony ze sobą, to łatwiej w te regresy wchodzi, łatwiej to czuje. Jak wejdziemy sobie już w ten stan alfa, w ten stan całkowitego relaksu, to ja po prostu najzwyklej w świecie mówię, że teraz wejdziesz sobie w poprzednie wcielenie, które na ten moment twojego życia jest dla ciebie najważniejsze i niesie dla ciebie istotne informacje. No i wdechy, wydechy, ta osoba skupia się na swoim oddechu, żeby maksymalnie wyłączyć umysł, ponieważ jak dusza do nas szepcze, to umysł jej bardzo przeszkadza. Jak skupimy się na tych oddechach, obserwujemy sobie wewnętrznym okiem ten wdech, wydech, fajnie nam łączymy się ze swoją duszą, to przychodzą do nas obrazy. Niejednokrotnie przychodzą tylko i wyłącznie emocje. I to też jest dobre, to też jest fajny proces, ponieważ tak naprawdę to my właśnie z tymi emocjami w tym wcieleniu próbujemy się okiełznać, bo to te emocje powodują, że my tak, a nie inaczej reagujemy na daną sytuację. I jeżeli ktoś nie wchodzi w swoje wcielenia, to ja go wspomagam tym, że ja te wcielenia widzę. Widzę je bardzo plastycznie, widzę je takimi obrazami, jakbym oglądała film. Mam też już takie doświadczenia, że czuję wcielenia. Teraz na tym wyjeździe z tobą robiłam dziewczynie regres i czułam po prostu jej wcielenie tak, jakbym tam z nią była. Ta sytuacja, która jej się zdarzyła, była sytuacją, która dosłownie zdarzała się mnie. Ja się z nią po prostu na tym procesie spłakałam i czułam, że ciało mi drży, no dosłownie tak, jakbym tam była na jej miejscu. Ale okazało się, że no faktycznie byłam jej siostrą w tamtym wcieleniu, z nią bardzo związana, dlatego tak to bardzo odczułam. Także jeżeli ktoś nie wchodzi w te swoje wcielenia, to ja go wspomagam. Ale musi chociażby czuć emocje, bo jeżeli nie ma nic, to taka terapia nie ma sensu, no bo jak nie mam tych emocji w ciele, to jak mam się z nich uwolnić, jeżeli to były złe emocje, lub jak mam się z nimi zintegrować, jeżeli to były pomocne emocje, które w tym wcieleniu będą nam potrzebne do budowania naszej dalszej drogi życia, to my się wtedy z nimi integrujemy. No i trzeba je czuć po prostu.
Ale Kasiu, powiedz jeszcze, bo ty wspomniałaś na początku jeszcze, że wchodzimy w stan alfa. To czym jest ten stan alfa? To jest jakaś hipnoza? To jest najzwyklejszy stan. Nie, to nie jest żadna hipnoza. Jesteś całkowicie świadoma siebie i swojego ciała. Jesteś świadoma, gdzie przebywasz. Jesteś świadoma, że ze mną rozmawiasz. Jesteś świadoma, że leżysz w swoim łóżku, czy na przykład jak ktoś przyjeżdża do mnie. Jest tak, że nawet w trakcie regresu pytają się dziewczyny: Kasia, czy ja mogę iść do toalety? I mówię: bardzo proszę. Wychodzą do toalety i wracają, czyli funkcjonuje ci najzwyklej w świecie ciało tak, że nawet w czasie regresu ty ze mną dosłownie rozmawiasz, bo jak ja cię wprowadzę w ten stan alfa, to jak wchodzisz w ten swój poprzednie wcielenie, to ja proszę o to, żebym miał wszystkim mówić, co widzisz, co czujesz, czy są to osoby, czy są to sytuacje, czy są to kolory, czy są to emocje, czy jakiekolwiek uczucia w ciele. Bardzo często jest to drżenie rąk, jakieś cierpną dłonie albo poruszają się w bardzo szybkim rytmie powieki. Ja chcę o tym wszystkim wiedzieć, czyli ty ze mną masz kontakt najzwyklejszy fizyczny, ty do mnie mówisz. Także nie ma takiej możliwości, że ja komuś coś zaprogramuję, bo on jest w stanie odmiennym świadomości. Nie jest tak. No to tak, są bajki, jeżeli ktoś opowiada, że w regresji można zrobić komuś krzywdę, to po prostu nigdy w takiej regresji nie był i nie wie, o czym mówi. Dokładnie. Ja tutaj pytałam specjalnie podchwytliwie, bo wiem, że takie jest pytanie, ale sama to odczułam i tu potwierdzam. To jest zupełnie się jest świadomym, ale jest właśnie w takiej głębokiej relaksacji. I tak jak mówisz, alfa, stan alfa to jest takie, można to porównać do stanu medytacji, czy właśnie takiej mocnej relaksacji, kiedyśmy kompletnie odprężeni i właśnie płyniemy jakby w kontakcie z naszym sercem, z naszą duszą, więc na tym to polega. A teraz tak, powiedz mi... Tak ci wtrącę szybciutko, ten regres to jest tak naprawdę rozmowa twoja z twoją duszą. Nic innego, bo to w duszę są zapisane wszystkie ścieżki twojego poprzedniego życia. Dokładnie. I teraz też bo też często się pytają osoby o to, czy w czasie takiego regresingu jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkie nasze wcielenia. No więc jeżeli byśmy chcieli wszystkie, to podejrzewam, że byłoby to bardzo długi proces, bo jak już ktoś do mnie dociera, to zazwyczaj tych wcieleń ma już dużo. Może być ich nawet naprawdę 12, 10, 15 tysięcy. To nie jest tak, że my mamy 7, 10, 15 wcieleń. Taka osoba, która ma tyle wcieleń, to jest na tyle młodą duszą, że raczej rozwojem duchowym się nie interesuje. Z mojego doświadczenia wynika, że tych wcieleń jest bardzo, bardzo dużo. Zresztą wiele książek, które przeczytałam, o tym mówią. Mówi Leszek Żądło o tym, mówi, że tych wcieleń po prostu są naprawdę w tysiącach sztuk. I to nie jest tylko wcielenia na tej Ziemi, możemy się wcielać w zupełnie inne przestrzenie galaktyczne, możemy inkarnować naprawdę gdzie tylko chcemy. To zawsze dusza ma wolny wybór, którą przestrzeń sobie wybiera, którą rodzinę sobie wybiera, jakie zdarzenia sobie wybiera, jaki rodzaj emocji chce ogarnąć w tym wcieleniu. To jest wszystko nasz wolny wybór. Dokładnie. I też na początku wspomniałaś, pamiętam też nasze regresje, że właśnie podczas tego procesu jakby wchodzimy w stan czy pamiętamy nasze poprzednie wcielenie, które dla nas jest w tym momencie potrzebne. Przypuśćmy, mam jakieś pytanie i chcę sobie regres zrobić, odpowiadając na to pytanie, lub na przykład chcę po prostu z intencją, żeby co dla mnie jest teraz ważne, no to dlatego też pojawia mi się to wcielenie, a nie inne, prawda? Tak, dokładnie tak jest. Dzisiaj rano miałam regres z dziewczyną, którą oczywiście widziałam pierwszy raz na oczy i nie znam w ogóle jej życia. I intencja była taka, żeby pokazało nam się wcielenie, które na ten moment jej życie jest najważniejsze. I zobaczyłam dość drastyczną scenę. Zobaczyłam, jak matka puka do drzwi swojego dziecka, nie może się tam dostać. Scena się robi taka bardzo jak dosłownie z filmu takiego horroru, że ona wali dosłownie z tymi pięściami i niestety jak wchodzi do tego pokoju, to dziecko jest już powieszone. I pytałam, na razie zanim jej opowiedziałam tę scenę, to zapytałam się, jak ona ma duże poczucie winy w tym wcieleniu, a ona mówi, że ogromne. Czuje się winna za wszystko i za wszystkich i w tym momencie opowiedziałam jej o tym wcieleniu, bo to nie chodziło o tą sytuację, tą drastyczną sytuację, że to jej dziecko się powiesiło, tylko o to, że ona sobie zarzucała sobie, że to jest jej wina. A nigdy tak nie jest. Jeżeli dusza podejmuje decyzję odejścia z tego świata w jakikolwiek sposób, to jest jej wolny wybór. Rodzice nie mają wpływu na to, jaką drogę wybierają dzieci. Także jak ja słyszę pytania, jak mogę pomóc swojej córce, to mówię, nie możesz, bo to jest jej droga i jej duszy i twoja pomoc popsuje jej po prostu tą drogę, popsuje jej karmę. Poza tym stawiamy się na piedestale, że ja wiem więcej, co dla ciebie jest lepsze. A tak naprawdę to tylko i wyłącznie ta dusza wie, co dla niej jest dobre, bo ona schodząc na to wcielenie, wie, jakie zadania sobie narzuciła. Ja wiem, że mamy tą amnezję urodzeniową, żeby nam nie było tak lekko, łatwo i przyjemnie, ale na dnie tej duszy te informacje są. Jak wyciszymy umysł przez jakikolwiek sposób, to te potrzeby duszy do nas docierają.
Tak, ale to chciałaś w takim razie w tym przykładzie, o którym powiedziałaś, ta kobieta, która miała robiony ten regres, ona tak. w tym poprzednim wcieleniu była tą matką, która chciała dotrzeć tak. do tego dziecka. I ma to poczucie winy w tym wcieleniu, dosłownie za wszystko i za wszystkich, tak nieadekwatne do sytuacji, że jak ja jej się zapytałam i ona mi to powiedziała, że jest dosłownie aż do przesady, no to wtedy ją uwolniłyśmy z tego wcielenia, bo ona niepotrzebnie z tamtego wcielenia to poczucie tej winy przenosi na to wcielenie. Nie, no A tak naprawdę w tamtym wcieleniu już tą emocję zapoznała się z nią, już ją ogarnęła, już ją mają w swoim bagażu doświadczeń i nie potrzebuje tego powielać w kolejnych. Tak. No właśnie, i tutaj też wspomniałaś to, o czym też zresztą mówimy w jodze. Właśnie o tym, że dusza wybiera sobie sama miejsce, rodziców, naszą mamę, tatę i tak dalej. Sytuacje, różne wszystkie wyzwania tak naprawdę. O tym też mówiłyśmy tak. w poprzednim podcaście, dlatego też dokładnie potwierdzam też to z punktu widzenia jogicznego, jak też osoby pytają mi się, Aga, jaką zrobić medytację, żeby coś mojemu dziecku? Ja mówię, nie możesz nic zrobić, bo to jest twojego dziecka, twoje dziecko ma swoją jakby drogę, swój cel, tak. a my jesteśmy tak. tylko, żeby wspierać, żeby jakby tak. jesteśmy na tej drodze nim potrzebni, więc tak, to jest bardzo ważne. Jak to dziecko przyjdzie do mamy i powie, mamo, pomóż mi, bo ja sobie z tym nie radzę, to wtedy od tego ten rodzic jest, ale rodzic narzucający się, ty zrób to, bo ja czuję, że to jest dla ciebie dobre, to już jest niefajne, bo ono jest dobre dla mamy, to nie znaczy, że jest dobre dla dziecka, to nawet nie jest dobre dla jej męża. Mhm. Także bo mówię, każdy i wyłącznie, tylko i wyłącznie każdy ma swoją drogę. Nie ma tak, że ktoś za kogoś coś odrobi. No bo jeżeli my go zmusimy, bo jesteśmy apodyktycznym rodzicem i dziecko mamy w lęku i strachu wychowane i ono to zrobi dla nas, to i tak mu nic nie da, a my sobie tylko robimy pod górkę, bo w następnym wcieleniu musimy to odpracować. Karma musi być w równowadze. Dokładnie. A teraz wracając jeszcze do tego, co powiedziałaś wcześniej właśnie, że czyli my robiąc regres, poznajemy tą sytuację, poznajemy nasz problem, który przenieśliśmy prawdopodobnie do tego nowego życia, tak? To jest zawsze na tej zasadzie, czy też są inne cele regresu? Jakie są cele regresu? Tylko po to, żeby rozwiązać problemy, czy też jakieś inne są cele regresu? To, no, bardzo często jest, że mi się dziewczyny pytają lub chłopacy, bo też panowie przychodzą, powiedz mi, jaki jest cel mojej duszy. No i tak naprawdę też nie zawsze się ten cel ukazuje. Na swoim wyjeździe, który robiłam, teraz nie pamiętam komu regres, gdzie ten cel duszy się bardzo ładnie ukazał. A już wiem, to chodziło o to, żeby działać, że tym celem jest jakby wspomaganie, działanie w grupie, bo chodziło o to, że zobaczyłam taką armię traktatową cesarza i przesłanie było takie, że właśnie w tej w jedności ta siła, że jak będziemy grupą, ogromną grupą coś robić, na przykład w tej sytuacji, która jest, te szczepienia i w ogóle to oszukiwanie nas w tej pandemii istniejącej, czy nie, to już nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak jedna osoba się sprzeciwi, to niczego nie dokona, ale jak się dokona grupa, to jesteśmy w stanie przewalczyć cokolwiek. I właśnie w tym wcieleniu ta dziewczyna ma być częścią tej grupy, ale tak naprawdę to każda dusza ma tą informację w sobie. I pytanie się, jaki jest ten cel, nie zawsze jest taki, nie dostaje zawsze odpowiedzi, bo nie zawsze ta dusza w tym momencie jest w ogóle gotowa, żeby ten cel odkryć. Mhm. Bo ta misja nie zawsze, bo w ogóle nam się wydaje, że ta misja to już musi być, nie wiem, och, aj, waj, taka wielka. A nieraz tą misją jest po prostu spełnienie się jako matka domu, jako szefowa w firmie, jako osoba, która prowadzi jakąś działalność i w tej działalności na przykład pomaga dzieciom. No cokolwiek, to jest już misja. Oczywiście. I my szukamy... Tak, a my tutaj, bo się zrobiło głośno o tym rozwoju duchowym, zrobiło się głośno o tych różnych możliwościach, i w jodze Kundalini, i Joe Dispenza fajne rzeczy sprzedaje, i teraz ta Claudia Pingot też fajnie działa na naszym rynku, i każdy tak chce, mówi, wow, to ja też chcę, tak, ja też chcę mieć jakąś taką super fajną misję. A misją jest po prostu to, jak żyjemy, jak dajemy przykład innym, to też jest misja. Dokładnie. Każdy ma swój cel i właśnie to są, nie można powiedzieć, że są mniejsze, ani większe te cele, każdy ten cel jest ważny i ważne jest tak. też to, żeby sobie cały czas pamiętać o tym, że każdy z nas jest częścią całości, jesteśmy wszyscy połączeni. Tak. Każdy z nas ma. Tak. Ktoś może się wydawać, że to jest mały cel w naszym życiu ma teraz, ale tak naprawdę ten malutki cel się składa na ten większy cel innej osoby, więc i to wszystko tak. ma sobie wpływ. Więc to tak jak w drużynie w piłkę nożną, a propos teraz Mistrzostw Europy. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Powiedz mi, Kasiu,
taki regres, ile on trwa? Jeżeli ktoś ma z tobą taką takie spotkanie. Generalnie trwa 1,5 godziny i w tym czasie, tak jak mówiłam, od tego spokoju, relaksu przechodzimy sobie przez te wcielenia, rozwiązujemy sobie te zadania, bo tak jak przednio zapytałaś, to generalnie w większości rozwiązujemy problemy z tego wcielenia, no bo jak ktoś tych problemów nie ma, to tak naprawdę się nie rozwija duchowo, bo nie ma potrzeby, bo prawda jest taka, że wszechświat przyciska nas do tego rozwoju, bo nie ma tak, że się ktoś urodzi i mówi, o wiem, ja się będę rozwijał duchowo, bo jak będąc w tamtym życiu, to ja sobie będąc w tamtym domu dusz, to ja sobie to założyłem i się będę rozwijać duchowo. Zazwyczaj ta przypominajka to są różne takie bolączki naszego życia. Albo choroba, albo śmierć bliskiej osoby i w tym momencie my się zaczynamy dopiero rozwijać, więc zazwyczaj te osoby, które do mnie trafiają, chcą się zapytać właśnie, jaka jest ta moja droga, dlaczego mi się to zdarza. No mam na przykład koleżankę, której po raz czwarty zdarza się ta sama sytuacja w pracy. Czyli ewidentnie coś z innych wcieleń jest przeniesione, bo nie ma takiej możliwości, jak się ktoś rozwija i pracuje nad sobą, że po raz czwarty wchodzi dokładnie w ten sam tryb. I to właśnie do tego służą te regresy, żeby zobaczyć tak od podszewki, o co tu chodzi, co ja w sobie niosę, jakie ja mam właśnie te karmiczne powiązania, że to cały czas do mnie wraca. My nazywamy to rondo takie, że wiesz, jesteś cały czas w rondzie i jeździsz w kółko i cały czas to przywołujesz do siebie. No są też, Leszek mówił, węzły karmiczne, że wiesz, masz splot wydarzeń, na tym kolejny i robią się węzły karmiczne. Ale to już jest wyższa szkoła jazdy, wypalanie węzłów karmicznych. Wiem, że wypala się boskim światłem, że jest parę osób w Polsce, która to robi. Nie wiem, czy mam te zdolności, bo to jest zdolność, którą się po prostu ma się w darze, tego się nie można nauczyć. To się po prostu robi z daru. I wtedy się wypala ten węzeł karmiczny, żeby po prostu... Węzeł karmiczny, żeby ta sytuacja się wypaliła, żeby się rozwiązała i żeby iść dalej, no bo ten węzeł nas trzyma właśnie w tej sytuacji, dlatego on po raz któryś nam się przypomina, wraca, daje o sobie znać i nam tak naprawdę przeszkadza w normalnym, zwykłym funkcjonowaniu na tej ziemi. Rozumiem. Przeszkadza nam po prostu w życiu. Czy spotkałaś się kiedyś z takim regresem, w którym, znaczy w takich właśnie momentach, gdzie w ogóle to nie zadziałało, że zrobiłaś regres i nie było zupełnie połączenia, czy raczej zawsze się udaje? Tak, nie. Już przez te pół roku robienia tych procesów miałam dwie osoby, które nie połączyły się ze sobą. Ja też nie mogłam wejść, ponieważ one były w tak ogromnym lęku i w tak ogromnej kontroli, że każde moje zbliżenie się do niej powodowało takie drżenie ciała. To było dosłownie, jakby była podłączona do jakiegoś prądu i cała drży. Bo w tym momencie taki proces nie ma sensu, ja go zakończyłam. No i przekazałam dziewczynie informację, że znam dobre adresy, gdzie może iść na terapię, żeby po prostu tych lęków się pozbyć. I faktycznie skontaktowałam się z osobą, do której tą dziewczynę wysłałam i pracują razem ze sobą. Aha, czyli jest a druga potem... osoba, która była... Tak? Czyli jest potem że nigdy nie można, tylko właśnie można to przepracować i wrócić, zrobić, spróbować jeszcze raz. Tak. Wysłałam tą dziewczynę tam w maju i mam informację, że tak do listopada byłaby w stanie, jak będzie pracowała w tym rytmie, który ma nadany, bo to są najzwyklejsze procesy, żeby po prostu pracować z oddechem, integracja z oddechem. I oddech najlepiej rozpuszcza nasze lęki. No i jeszcze miałam dziewczynę, która była tak w wysokim stopniu kontroli, że co ja do niej podeszłam, to ona mnie wyrzucała. To było tak ewidentne, że jak zostałam wyrzucona po raz trzeci, po raz czwarty, to już mówię, okej, nie ma sensu, bo ona po prostu nie chce tego wiedzieć. Jej ciało, myślę, że to jest podświadomy umysł, który obawia się, że się czegoś dowiesz i zmienisz systemy swojej pracy i może właśnie nie będziesz taka kontrolująca, to po prostu nie chce tego dopuścić. Ale też to oczywiście... My jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego, jacy jesteśmy i się dobrze w tym czujemy, nie? I te zmiany niekoniecznie są nam po drodze. Jak ja na przykład pracuję z taką dziewczyną z Anglii, to ona mi raz po raz pisze, Kasia, ja wracam do punktu wyjścia, rozum mi podpowiada takie inne schematy. Ja mówię, no tak, no bo twój rozum chce wrócić do starego twojego ja. Nie chcę nowej. Nie chcemy wyjść ze strefy komfortu. Była, tak, jest dobrze znana. Nie chcemy wyjść ze strefy komfortu. Pięknie to ujęłaś, tak. Mhm. Kasiu, też mówiłyśmy o tym, wspomniałaś o tym, ale też wiem o tym z jogi, o tym, że nasza dusza, kiedy jesteśmy dziećmi, to do któregoś roku życia tak naprawdę jako dzieci, maleństwo, noworodki pamiętamy jeszcze, co sobie wybraliśmy. Tak. Mogłabyś powiedzieć coś więcej na ten temat?
Tak, tak. Dzieci potrafią rodzicom powiedzieć nawet takie zdanie, a ja sobie mamusiu ciebie wybrałam na mamusie, miałam innych do wyboru, ale wybrałam ciebie, bo ciebie bardzo kocham. I to są takie informacje dla... Te informacje dzieci mają tak mniej więcej do 7 roku życia. Potem nie wiem, czy jest to związane właśnie z tym, że wchodzą w dorosłość, czyli idą do szkoły, są ustawiane w jakieś ramy i ci rodzice nawet... wstydzą się, że dzieci widzą. No, ja mam koleżankę, której wnuczka widziała duchy. Do niej pojechała w odwiedziny, a mała do niej mówi: babciu, ale tam pod balkonem to siedzi pan i na mnie patrzy. No oczywiście mała widziała duchy. Inna z kolei koleżanka. Się śmiałyśmy, że to jest pan łazienkowy, bo siedział na łazience, w łazience na pralce i jak mały wchodził do łazienki, to był do niego takie jego tak straszał. Szczęśliwie, że mama była na tyle rozwinięta duchowo, że jak on jej powiedział, że on tam widzi pana, który siedzi na pralce, to ona mu uwierzyła. Zadzwonili do sąsiadki i się okazało, że sąsiadka mówi: tak wyglądał właściciel tego mieszkania, no bo po prostu tak się fajnie tam czuł, że nie chciał tego mieszkania zostawić. I dzieci to widzą, dzieci to czują. Także dziecku możesz dać na przykład zestaw kredek i powiedzieć: a teraz narysuj, mamusie. I jak dziecko narysuje ci w fioletowym kolorze, to znaczy, że to jest kolor twojej aury. Jak cię narysuje w żółtym, to znaczy, że jest to kolor twojej aury. Dzieci mają właśnie takie zdolności. Także jak dzieci coś mówią, że ktoś jest w mieszkaniu, to słuchać ich uważnie, się zapytać, żeby go opisał. No moja koleżanka, która się teraz stąd już wyprowadziła, miała ma syna, który do 7 roku życia się bawił z Willim. No dzisiaj jest jedynakiem. Co robisz? Bawi się z Willim. No tak to po prostu działa. Dzieci mają te zdolności. Zabijane one są potem przez rytm naszego życia. No bo za nich... Być może, że zabijane, być może, że też jest tak, że... Żeby właśnie się rozwijać, no. Dokładnie, bo też według jogi mówimy o tych pierwszych naszych 7 latach życia, to jest taki najważniejszy czas nasz, co się wszystko u nas stabilizuje i jakby ustawia się wszystko, więc może to też mieć z tym związek, że później zapominamy i też to ma cel, że zapominamy, bo ta dusza ma jednak to wyzwanie i ma sobie pracować. Tak, bo to zapomnienie jest właśnie celem, żeby to było wyzwanie, bo jakbyśmy wiedzieli, gdybym ja wiedziała, że się tak ciężko rozchoruję, jak nie zacznę nad sobą pracować, to oczywiście bym zaczęła pracować. Tak, no. To byłoby nam łatwiej. Tak, dokładnie. Kasia, powiedziałaś też o tym, że możemy reinkarnować w innych rzeczywistościach, także nie tylko na Ziemi. Tak. Opowiedz coś więcej. Ja byłam już w takiej przestrzeni, gdzie nie było właśnie, już byłam w takiej przestrzeni, jak byłam na pierwszym swoim regresie, to widziałam siebie w takiej przestrzeni, gdzie nie było dualności, była tylko jedność, było zawsze słońce, nie było nocy i dnia, nie było dobra i zła, wszystko płynęło w tak niesamowitym szczęściu, jedności i radości, tyle tylko, że na takich przestrzeniach dusze się nie rozwijają. Z tego, co pamiętam, to z tamtej przestrzeni wróciłam do domu dusz, dlatego że ona przestała istnieć. Po prostu jakaś samozagłada nastąpiła i ta przestrzeń została, przestała istnieć. I wróciliśmy do domu dusz. No wiem też, żeby jeszcze inkarnowałam na Orionie. Mhm. Ale to tylko mam informację, że inkarnowałam na Orionie, nie za bardzo pamiętam, co tam się działo. A, i jeszcze byłam wojownikiem w takich przestrzeniach międzygalaktycznych. Wow, niesamowite. I tam też była taka jedność? Wiesz co, tam byłam z taką, potem tą dziewczynę spotkałam, byłam w takiej parze wojownikami, gdzie każda do każdej stała plecami, czyli każda każdej była oczami. Bo wiesz, że zazwyczaj ten cios w plecy jest zadawany, tutaj tej możliwości nie było, bo to na tym polegała nasza siła, że zawsze byliśmy w tych parach, że każda chroniła każdą. I wiem tylko, że moc nasza tak jako w tej przestrzeni galaktycznej była tak ogromna, że zagrażaliśmy równowadze i zostało to też w jakiś sposób przez jakieś siły wyższe zneutralizowane. Mhm. To takie trochę science fiction, ale tak naprawdę filmy science fiction mówią o tym, jak tam naprawdę jest. To Hollywood nie zadziało się po to, żeby nam przedstawiać bajki, tylko to Hollywood przedstawia nam życie, w którym nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że takie naprawdę scenariusze się dzieją. A spotkałaś kiedyś kogoś, komu robiłaś regres, kto też miał, właśnie reinkarnował, czy widział to swoje życie na jakiejś w innej galaktyce, w innej przestrzeni? No wiesz co, współpracuję w tej chwili z taką dziewczyną, która mieszka w Holandii i ona jest w ogóle z innych przestrzeni. Ona nie jest z Ziemi, ona tutaj jest na wcieleniu, które ma na misję i powiem tak, że ma takie połączenie z kosmosem, że to się po prostu nie dzieje.
Ja z nią regres robiłam 5-godzinny. Najpierw ja jej robiłam, potem okazało się, że ona mnie. No i co jest ciekawe, to co ona zobaczyła i mi przekazała, to dziwnym zbiegiem okoliczności trafiłam na Ewę Piwnicką i z nią zrobiłam sobie channeling i Ewa mi to powtórzyła. To, co mi powiedziała ta dziewczyna, także tu się po prostu pokryły tematy takie dotyczące właśnie mojej drogi rozwoju, które ona mi powiedziała, ściągając tych przestrzeni kosmicznych. Także no, nie wiedziałam na początku, jak do tego podejść, bo po raz pierwszy miałam takie zdarzenie, że dziewczyna robi wdech i wydech i już widzi i czuje i jest takich podłączona do takich informacji, że mówię, come on, o co tu chodzi? Mm-hmm. W ogóle też była taka sytuacja, że pierwsze pół godziny nie mogła do mnie wyartykułować zdania, bo co zaczynała mówić, to jakby była, bym powiedziała, w naszym świecie podduszana. Oczywiście to jest tylko przenośnia, że była ten jej głos hamowany, że ja nie mam tego usłyszeć, co ona ma do powiedzenia. Ja już chciałam zrezygnować z tego, już mówię, dobra, okej, to ja cię wyprowadzam z tego stanu. No i potem się odblokowała i zaczęła mówić. Ona mówi, że ja mam takiego samego strażnika przy swoim lewym ramieniu. Ona też miała przy swoim lewym ramieniu. To są takie kosmiczne rzeczy. No to jest niesamowite. Który pilnował. Tak, który pilnował. No powiem tak, im więcej wchodzę w tą pracę, tym bardziej jestem w stanie w to wszystko uwierzyć. A na początku byłam zdystansowana, nie oceniam, tylko mówię, okej, poczekam, jak to się porozwija. Jutro mam kolejny regres, już trzeci z nią i informacje płyną naprawdę z wszechświata. Wow, to jest niesamowite, naprawdę. Tak. Aż ciarki przychodzą, ale tak. W tym jest. Tak. Kasiu, czyli jeszcze troszeczkę takich też praktycznych rzeczy, bo to takie interesujące jest, więc ty prowadzisz regres. Ja miałam regres robiony z tobą niedawno i naprawdę polecam, to było coś niesamowitego. I właśnie, jak się z tobą można skontaktować, bo wiem, że teraz tutaj na pewno słuchający nas już tutaj się zainspirowali i chcą. Tak, najprościej jak pod tym podcastem wrzucimy link do mojego Messengera albo do mojego Facebooka, bo właśnie przez Messenger jest mi najłatwiej i najszybciej się skomunikować, bo jak mam maile, no to powiem tak, że no oczywiście, że odpowiadam, że nie ma problemu, ale jednak telefon mam zawsze pod ręką, ten Messenger daje mi informację, że mam jakąś wiadomość i najszybciej to odpowiadam. To jest dla mnie najłatwiejszy komunikator. Poza tym ja przez Messenger robię większość regresów, bo nawet jeżeli dziewczyny są z Polski, no to mało kto chce przyjechać do Poznania, a praktycznie no bardzo dużo robię z Polonią na całym świecie. Czyli regres robisz online, ale jeżeli ktoś tak. Jest w Poznaniu, spod Poznania, to też oczywiście możesz tak. To zrobić na żywo. Może przyjechać, tak, tak. Aczkolwiek mam większy komfort, jak robię online i też osoba, która jest w domu u siebie, też ma większy komfort. Dlaczego? Ma poczucie bezpieczeństwa w swoim znanym terenie, a jednak jak przyjeżdża do mnie, to widzi mnie po raz pierwszy. Rozumiem. Już od paru osób usłyszałam, że ja mam w oczach coś, gdzie mają ogromne zaufanie i mogą się poddać mi regresji. Jest mi bardzo miło z tego tytułu, bo ja tak naprawdę nie chciałam tych regresów robić. Mówi, nie, ja skończę szkołę i będę robiła. A ta dziewczyna z Holandii mówi, nie, ja spojrzałam w twoje oczy i chcę tylko z tobą mieć. Ja już przejrzałam wiele osób, które robią regresy i nikt do mnie tak nie przemówił jak ty. I tak naprawdę zostałam przymuszona, a że okazało się, że otwierają się te drzwi tych możliwości moje coraz szerzej, bo tak jak mówiłam ostatnio, nie tylko widzę plastycznie, ale już czuję w ciele te emocje tej osoby, którą regresuję, no to w tym momencie no płynę w tym flow. Tak? Jeżeli coś jest moje, to nie bronię się przed tym. Niesamowite. Dosyć ciekawa, jak chcesz to opowiedzieć, bo mam przyzwolenie dziewczyny, żeby anonimowo opowiedzieć o tej sytuacji. Oczywiście. Weszłam w pole serca, znaczy połączyłam się na poziomie pola serca z tą regresowaną dziewczyną i zobaczyłam scenę bicia prostytutki przez Alfonsa, ale takiego katowania, że dziewczyna w wyniku tego poroniła i umarła. I ponieważ scena była bardzo drastyczna, to zapytałam się dziewczynie, czy chce w ogóle wiedzieć, co widzę. No, ponieważ wyraziła tą zgodę, no to opowiedziałam jej. Tak z nią zarezonowała ta sytuacja, ze mną również. To jest właśnie ta sytuacja, gdzie ja się tak spłakałam. Miałam drżenie całego ciała, ciarki na całym ciele. Głos mi się zmienił dosłownie podczas tego regresu i no, okazało się, że po prostu wydarzenia z jej obecnego życia były no nie tak drastyczne, ale deszły i dały odpowiedź, dlaczego ją pewne spotkały w tym wcieleniu rzeczy i dało jej to uwolnienie. Także jak mamy traumatyczne zdarzenia, to ten regres nas bardzo mocno uwalnia, bo rozumiemy, dlaczego mi się to przydarzyło i ta akceptacja powoduje, że my to puszczamy i już nie musimy żyć w tym bólu.
Niesamowite. Czyli to właśnie taka, mimo że poznamy jakąś taką drastyczną sytuację, właśnie dlatego, że poznamy tą sytuację, to nam to taki daje uwolnienie. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Czyli sama ale powiem tak, tego, że, tak, że nie ma się czego bać, bo robiłam w ostatnim czasie może ze 100 regresów, to tylko dwie takie drastyczne sytuacje zobaczyłam, ale tak naprawdę te sytuacje obydwie uwolniły te osoby, bo i tą dzisiejszą dziewczynę z tego nadmiaru poczucia winy, no i tą ostatnią tą dziewczynę z sytuacji właśnie tego gwałtu, bo okazało się, że dziewczyna nie chciała wyjść na ulicę, ponieważ była w ciąży, no a tutaj Alfons ją do tego zmuszał i w wyniku tego jednego czy drugiego kopnięcia ona po prostu poroniła i wykrwawiła się na śmierć. No. Ale to jest niesamowite, że jej ta scena dała uwolnienie w tym życiu. Mhm. Poczuła, tak? Fizycznie taką poczuła, ulgę. Poczuła to fizycznie bardzo, tak, tak, tak. No. A Kasia, a opowiedziałabyś może, jeżeli masz zgodę też, jakiś inny tak? przykład regresu takiego w innym kierunku, że takie, to taka troszeczkę tak. drastyczna sytuacja, takiego pozytywnego. Tak, bardzo fajny regres ostatnio miałam z dziewczyną, którą oczywiście też nie wiedziałam, a pokazały mi się jej 3 wcielenia, gdzie pracuje z dziećmi. Okazuje się, że obecne wcielenie również pracuje z dziećmi i też rozwiązała sobie sytuację na to wcielenie, że dała sobie odpowiedź, że tamte obrazy spowodowały, że ona zrozumiała, dlaczego ona się tym dzieciom teraz tak poświęca i podjęła sobie decyzję zgodną ze swoim sumieniem, co ma dalej robić. I to było piękne. Też się oczywiście spłakała, też bardzo fajnie czuła w ciele. Także to jest super fajne, że ja niby to wcielenia widzę, ale jak one czują tą emocję, jak mają drżenie, tak jak mówiłam, ciała, rąk, twarzy, czy cierpnie im szczęka, albo drętwieją nogi, albo po prostu płaczą, bo to z nimi tak mocno rezonuje, że one po prostu płaczą, to jest właśnie piękne, że one po prostu czują to w ciele, te emocje. I to zrozumienie tych sytuacji, dlaczego ja tak postępuję, aha, bo ja już to zrobiłam, no dobrze, ale jak ja już to mam w bagażu doświadczeń swojej duszy, to ja już tego nie muszę teraz robić sobie tutaj. Tak? Albo ja też miałam... Mhm. Tak, fajnie. Też miałam taką sytuację, że zobaczyłam dziewczynę, że jest, że pracuje jako niewolnik na farmie i to nie chodziło o tą ciężką pracę, tylko też o tą informację, że ty tym niewolnikiem w tym życiu już nie musisz być, bo już w bagażu twoich doświadczeń to zniewolenie jest, bo wiadomo, że jeżeli chcemy inkarnować coraz wyżej, usiąść po prawicy swojego stwórcy i chcemy na tej drabinie rozwoju chodzić na stopnie wyżej i wyżej i wyżej, to musimy mieć doświadczenia wszystkich emocji. Żeby wiedzieć, jak smakuje dobro, to trzeba go zaświadczyć, żebyś tym, jak Agnieszka powiedziała, czy lubisz arbuzy, musisz go zjeść. Żeby wiedzieć, jak smakuje zło, trzeba tego doświadczyć. Dlatego my właśnie na linii swojego rozwoju te wszystkie emocje zbieramy do swojego bagażu doświadczeń. I fajne jest to, jak ja takie coś widzę i ona mówi, okej, to ja już wiem, ja już tego tutaj nie potrzebuję, tego się odcinamy. Z kolei też fajne jest to, jak na przykład weszła dziewczyna w poprzednie wcielenie i w sumie to było dosyć dziwne dla mnie. Ten regres był taki inny niż wszystkie, ponieważ weszłyśmy do domu dusz, bo ja poznałam, ona nagle była w takiej przestrzeni, a ja mówię, ja czuję, że ty jesteś w domu dusz i wychodzi do ciebie twój przewodnik i co było ciekawe, ukazało nam się wcielenie w Norwegii, gdzie ona była wikingiem takim dosyć mocno wojującym, a przewodnik, który przyszedł, ja mówię, słyszę imię twojego przewodnika i powiedziała mi, że to jest Norman i potem dziewczyny sprawdziły w Google'ach, że Norman to jest w ogóle, z wikingów pochodzi to imię. To jest no, pewnie dlatego, że to jest Nord, to jest po prostu północ, tak? To jest Norman. I właśnie sprawdziły, teraz nie wiem, czy to był jakiś wojownik, wojownik norweski, ten Norman. I to było właśnie fajne połączenie z tym, że pokazało nam się wcielenie wikinga i nawet pokazało nam się śmierć tego wikinga, bo ja widziałam tą łódź, która jest wysyłana na morze i ten jest spalona, to ciało, bo tak wikingów kiedyś chowano. Z tymi wszystkimi ich dobrami doczesnymi zostali chowani i może dlatego ona przeszła do domu dusz, bo jak to ciało umarło, no to kolejna droga jest właśnie do domu dusz. Także jak robię regresing między wcieleniami, to trzeba zobaczyć swoją śmierć, któryś z wcieleń, żeby się uwolnić z tego ciała i przejść do domu dusz.
Niesamowite. Wtedy to właśnie nastąpiło, tak, tak. Ja z własnego doświadczenia tutaj tylko mogę potwierdzić, że miałam podobną sytuację jak twoja, że też potwierdziłam sobie w moich regresingach jakby mój cel, moją drogę, to, że pracuję z ludźmi, że nauczam jogi, że jakby pracuję, pomagam, więc to też mi bardzo potwierdziło i też powiem, że to, co opowiadasz teraz, że ten dom duszy, też byłam w tym domu duszy, teraz jak ty to mówisz, to teraz dopiero to mogę to tak nazwać, także przy swojej śmierci i to było coś niesamowitego, więc potwierdzam stuprocentowo. Kasiu, ja ci bardzo dziękuję, to jest niesamowite, co robisz i jestem ci wdzięczna w ogóle, że w ogóle się cieszę, że się spotkałyśmy w ogóle w życiu i że możemy o tym rozmawiać, że to wszystko jakoś płynie w twoim i w moim kierunku. Mam nadzieję, że was zainspirowałyśmy was wszystkich słuchających naszego podcastu. Nie ma się czego bać, cofając się do swojego poprzednich chcieli. Jest to niesamowite przeżycie i naprawdę dużo można sobie rozwiązać. No i co, można tylko potwierdzić, że tak naprawdę niektórzy jeszcze w to nie wierzą, że mamy kilka wcieleń, a tutaj potwierdzamy, że jednak tak. Tak, tak. A tak a propos właśnie wdzięczności, zbiegów okoliczności, to właśnie nasze spotkanie spowodowało, że ja dzisiaj się tym zajmuję, bo jak zaczęłam opowiadać na kręgu kobiet, który zrobiłaś na wyjeździe na Kaszubach, to w drodze powrotnej ty mówisz, Kasia, to ty rób regresy. No i robię. Tak, to pamiętam. Jest tak naprawdę dzięki tobie, za co będę ci dozgodnie wdzięczna. Bo jakoś tak, no interesuję się tym od 20 lat, ale na to, żeby być tym terapeutą, tym regresy, robić te regresy, no to powiem tak, no nie wpadłam wcześniej. Usłyszałam to od ciebie i to tak miękko do mnie przyszło. Momentalnie odpowiedziałam, ojej, no masz rację, no będę to robić. Momentalnie przyjechałam do domu, znalazłam szkołę, zaczęłam i mimo, że jakieś tam mamy małe perturbacje, to i tak wykłady są super. Bardzo jestem zadowolona, że się na to zgodziłam, bo jednak poszerzam cały czas swoją wiedzę, ale jednak stwierdzam też z czasem, że mam w darze coś właśnie jak wejścia w te poprzednie wcielenia, że ja je widzę i czuję osoby, którym te wcielenia robię, którym te procesy robię. I to jest ewidentnie dar, także fajnie, że on się we mnie obudził i ja pozwoliłam go, żeby on wyszedł i go pielęgnuję i dalej się rozwijam. Super, bardzo, bardzo się cieszę. Naprawdę i potwierdzam, bo to czuć, czuć, kiedy robisz ten Kasiu, dziękuję ci bardzo. Wszystkich was zapraszam do kontaktu z Kasią, że macie ochotę poznać swoje wcześniejsze wcielenia, poznać swój cel, spotkać się ze swoją duszą. Tutaj oczywiście zalinkuję kontakt do Kasi. I cóż, mam nadzieję do następnego podcastu. Coś nowego, jakiś nowy temat przypłynie, to jeszcze będzie, mam nadzieję, nasz trzeci odcinek z Kasią. Tak, tak, tak. Zobaczymy. Bardzo się cieszę z każdego spotkania z tobą i z wami, jogującymi. Tak. Dziękuję ci, Kasiu. Do usłyszenia, dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję wszystkim. I mam nadzieję, że jeszcze też korzystam z innych regresów, chociaż kilka już zrobiłam, ale jeszcze mam nadzieję, że kiedyś mi się uda z tobą zrobić. To chętnie cię przeprowadzę przez wcielenie do domu dusz. O, bardzo chętnie. To będzie tak. Następna moja. Dziękuję bardzo, fajnie. Do usłyszenia. Dziękuję również, do usłyszenia. Pa, pa.